Dzisiaj pogoda jest tragiczna. Zrobiły nam się już na działce tutaj kałuże, więc nie wiem jak wyjechać, a musimy wyjechać, bo ja tutaj dorabiam sobie ostatnie zamówienia. Przy okazji sobie oglądam, jak przygotować ziemię na ogródek na przyszły rok, bo oczywiście chcę mieć ogródek w przyszłym roku, tylko z większymi planami, także pakowanie i jakoś trzeba się wygustrać na poczcie. Towar przywieziony, więc można zaczynać kolejną robotę. Pokażemy na filmie, do czego nam to wszystko potrzebne. No to wiadomo, pod kampera, ale paletki. EcoFlow się ładuje od rana. Tym razem na panelu elastycznym, który dokupiliśmy, bo tamten sztywny poszedł na dach. Więc jest przyczepiony już na przyczepie. Segun tutaj mamy straszny, bo tu zbieramy kartony, które będą wykładane pod trawami. Znaczy no, pod wysuszoną trawą. A tutaj rąbanko, drewno z odzysku. Ile drewka za free w dzisiejszych czasach to cennik. I jeszcze ładnie posprzątaliśmy pobocze. No. Nie no, myśleliśmy, że ktoś to drewno weźmie, no. Ale nikt nie brał, no to my wzięliśmy. Po co ma się marnować? U nas się nikt nie zmarnuje. Nie, tutaj w ogóle na poboczach zauważyliśmy, że dużo jest, na przykład jak drewno jest powalone, to zostaje, nikt go nie bierze i ono tak wysycha i tak brzydko to wygląda. Wiecie, to tak jak w parkach narodowych robią, niby dla flory i fauny, że nie sprzątają powalonych drzew, ale to też tak czasami wygląda strasznie brzydko. Niektóre są takie bardzo sękate, no. I ja co trzeba na kilka razy. Ale im więcej ci się uda rozłupać, tym lepiej, bo nie. Piec będzie miał małe wejście. Ale patrz, jaki sympatia. No. Będzie miał małą dziurkę. No. Piec? Będziemy wkładać ciasno. Na obiad dzisiaj znowu makaronik z grzybkami, bo to taka pora jesienna na grzybki, więc gotuję. I tak, suszarka jak nam tutaj chodzi, to nam trochę podgrzeje temperaturę w kamperze, bo teraz mamy, no akurat nie jest chłodno, bo te kratki co tutaj mamy nadają nam dużo ciepła, tu jest fajna taka temperatura, naprawdę daje ciepło. Poza tym w ciągu dnia sobie odsłaniamy okna, które są do słońca i dzięki temu ciepełko nam tutaj wpada w kamperze. Także mamy już 22 września i jeszcze nie włączaliśmy Webasto do grzania. Bo nie trzeba było. Striped walls above the stairs, yeah. Floor creaks beneath my feet. Wygląda jak barszcz, ma taki kolor. Przepyszny jest ten sok. Dosypałam tutaj do wyciśniętego soku jeszcze cukier, pół kilo na tą ilość, co tutaj jest. Nie wiem, ile ma ten garnek. Tutaj się gotuje woda, żeby wyparzyć słoiczki. Na wszelki wypadek przelewanie i będziemy mieli zapas na zimę. Wybraliśmy się na spacer, korzystając z tego, że przestał padać deszcz. Ogólnie pogoda, od kiedy przyjechaliśmy na działkę, jest bardzo niefajna. Można by policzyć dosłownie na palcach jednej ręki dni takie naprawdę znośne, bo o fajnych to można pomarzyć. Albo pada deszcz, albo mocno wieje, albo to i to. Ale popatrz, cały miesiąc taki jest. Odkąd no bo przyjechali. Mamy koniec września prawie i oczywiście mało które plany udało nam się zrealizować, jeśli chodzi o prace działkowe. Wszystko nam się czasowo przesuwa. Nie wiemy, ile zdążymy zrobić przed zimą, a chcielibyśmy jak najwięcej, żeby mieć na wiosnę spokój. Żeby tak, na wiosnę mieć mniej pracy. Zawsze chcemy mieć mniej pracy, a nigdy nie wychodzi. Nigdy. Także wybraliśmy się na spacer, bo chcemy nazbierać grzyby, skoro są w końcu. Bo to taki czas, że można później przeoczyć. Później już grzybów nie będzie, jak wrócimy do domu. Także to jest ostatni ten, bo odkryliśmy fajną rzecz, taki fajny smaczek, że suszone grzyby, jedzone jako chipsy, są
przepychota. Są super. Ja nigdy nie jadłam tak grzybów, zawsze mi się wydawało, że grzyby muszą być ugotowane. Z Markiem pierwszy raz tak jadłam i naprawdę mega. Z Markiem więc... wiele rzeczy robiłaś pierwszy raz. Tak, także postanowiliśmy znowu nazbierać jeszcze więcej grzybów, ususzyć, żeby mieć chipsy naturalne. Tak, jeszcze tak odnośnie od razu, sorry, że się czepiam, jak to ja. Ale ktoś zaraz usłyszał pewnie, że 28 września, a filmy z takim dużym opóźnieniem, nie da się filmów dodawać na bieżąco. Musielibyśmy codziennie truć wam dupę. Raz, że codziennie. A poza tym kto ma na to czas? Codziennie nie mamy na czasu. Mamy nawet problem ze zmontowaniem tego jednego filmu tygodniowo. No. Dawniej nagrywaliśmy dwa tygodniowo. Znaczy nagrywaliśmy dużo i dodawaliśmy tak, tygodniowo. Dodawaliśmy dwa tygodniowo, teraz dodajemy jeden tygodniowo i już z tym mamy problem, bo praca nam zajmuje mnóstwo czasu, więc to jest taki kompromis, no trudno. Musi być rozjazd czasowy, jak komuś przeszkadza, to trudno, to nikt nas nie ogląda, a jak komuś nie przeszkadza, to... To miło, że jesteście i dziękujemy, że jesteście z nami, no, że nas wspieracie. Nigdy nie będzie tak, że będzie na bieżąco. Zawsze. Od kiedy mamy kanał, od samego początku, zawsze jest obsuwa czasowa. To takie pytanie, że tych, co mają taki ból, to uważasz, że w telewizji idzie na bieżąco? Telewizja ma obsuwę pół roku do roku nawet. Bo ale zawsze, nie zawsze jest tak, że cały... sezon czegoś jest nagrywany pół roku wcześniej, jadą na zagranicę, nagrywają, a potem to puszczają ludziom na wiosnę, na jesień, to co było nagrywane wiosną, nie? A ludzie się cieszą i oglądają. No i większość youtuberów ma opóźnienia czasowe miesiąc czy dwa, albo nawet i więcej, bo wiemy, że niektórzy youtuberzy to mają nawet rok. Ale jak na przykład nagrywając z zagranicy, gdzie jest cieplutko cały rok, to wy nawet nie jesteście świadomi tego opóźnienia, a u nas w Polsce jesteście i niektórym to bardzo przeszkadza, więc no tam... nie będziemy za to przepraszać, bo po prostu no tak wychodzi, jak komuś nie pasuje, też to też tam ktoś pisał, że mu się pogoda nie zgadza, że tutaj ciepło, nie, tutaj zimno, nie, poczekaj, lato było, że ciepło, a my jeszcze w kurtkach. Teraz znowu będzie tak, że my chodziliśmy latem, a oni już mają jesień. I tak, no nie da się, po prostu tego się nie da tak ogarnąć. Tak, nie da się. Musielibyśmy wyrzucić cały materiał, tylko dlatego, że komuś nie pasuje i nagrywać na bieżąco. No. Także sorry, nie będziemy za to przepraszać. I całkiem przypadkiem znaleźliśmy kolejne miejsce z muchomorami, bo ja ostatnio zbierałam muchomory, bo się do nich przekonałam po tym, jak czytałam przez rok czasu. I to, co nazbieraliśmy ostatnio, to powiem wam, że to jest tak mało po wysuszeniu, że tych muchomorów to trzeba będzie chyba tirem normalnie, żeby starczyło na całą zimę. To sprzedaje, nie? Sprzedają, tak. W ogóle... tutaj nie? Nie wiem, co to jest. Nie znam, ale możliwe, że jakieś jadalne. Madzia, najpierw idziemy po lampę. Umówiliśmy się z taką dziewczyną tutaj. Dasz mi powiedzieć? Tak. Marek się umówił z jakąś dziewczyną. Tak, umówiłem się tutaj z dziewczyną, bo niedaleko we wsi dziewczyna ma do sprzedania lampę taką jakby do makijażu, do vlogów. Taką a Magdzie będzie ona potrzebna do pracy, bo wtedy jak sobie da taką lampę, podłączymy się pod EcoFlowa, to będzie miała dużo światła. Ja przyniosłam z pracą do przyczepy ze względu na miejsce, ale tam nie mamy prądu jeszcze, więc musimy sobie radzić po prostu... Bo chodzi o to, że tam jest prąd 230, mógłbym podłączyć EcoFlow i już by był prąd, ale muszę sprawdzić każdą żyłę po kolei, w każdej szafce, wszędzie, bo ja nie wierzę, że... A z racji tego, że jest tak wilgotno i w ogóle to... Nie o to chodzi, nie wierzę, że w ta instalacja tam jest wszystko cacy pięknie, ja nie? Wierzę w to. Więc wiesz, ja mogę podłączyć, a jak pójdzie, spłonie, no to... Dobra, idziemy. I wszędzie są grzybeczki. Przeróżniaste. Co to jest? Podgrzybek? Tak jak mówię, ja się nie znam. Z tyłu masz kolejnego. No co ty gadasz? Kilka. Fajnie. Ale las jest piękny tutaj. Taki dziki, taki... Ach! Lubimy to. No popatrz, tylko się odwracasz w koło i... No bo to z tymi grzybami tak jest, bo on jest taki jakby... Co? Trochę stary, ale... Stary, ale jary. Wiesz, jak to Madzia jest? No, stary, ale wariat. Nie do końca. Tak, wariat tak. Wariat tak, mój stary to wariat. Jak to Michał do ciebie mówi? Ojciec. Michał, ja ci kurwa dam. Michał oddziałek, sąsiad. No, Michał sąsiad, nasz znajomy, widz. Tyle lat się czaił, żeby do nas podejść. Jeszcze tam. Nie wiem, chyba mnie się bał, co? No, chyba tak. Jak myślisz? Nie wiem.
Takiego się bawię. Ale ja nie gryzę, naprawdę jestem fajny. Jestem fajniejszy niż Madzia. No. Może na filmach jestem kawał reszta dziada, ale ogólnie tak w realu to ja jestem fajniejszy. Tak, zdecydowanie tak i ludzie też tak mówią. No. A nawet żeśmy się z miejsca nie ruszyli jeszcze. No tam jest jeszcze kilka, o widzisz? Widzę, tutaj. Bo one tak rosną właśnie. Poważnie? Jedno na drugim, dlatego jak znajdziesz jednego grzewa, to się od razu trzeba rozglądać za resztą. Aha, czyli nie trzeba daleko chodzić. Aha, zrobaczony. Tak, a ty nie, czy przypuśniam? No bo mokro jest, cały czas pada, przecież miesiąc czasu już pada. Dlatego są grzyby właśnie. Ja wiem, bo jest ciepło i ten, ale chodzi o to, że... Bo tam też jest chyba szatan. To jest szatan? To co próbowałeś przed chwilą, takiego szatana. Ale niedobry ten szatan. Znaczy, żeśmy tylko lizali go. Marek lubi lizać, to mu dałam polizać. I nie smakowało. No nie ukrywam się z tym, że lubię lizać grzyby. Tutaj Madzia coś jest jeszcze. No właśnie mówię, że to jest chyba szatan, ale mu trzeba sprawdzić. Czekaj. Nie wiem. Ale wygląda naprawdę ładnie. Ja bym go jadł. A to kozak, ale taki... Zmęczony. Taki z niego kozak. Nawet w takich miejscach grzyby są no schowane. Przed chwilą w norze był, a tu jest taki. Jaki fajowy. Piękny jest, jak z obrazka, nie? No, jak patrz, z bajki. Jak jaki czyściutki, normalnie jest jak ze sklepu. No. Szok. A szkoda go wrzucać do reklamówki. Piękny. To tylko grzyb, ale jest piękny. Zobaczcie, jaki tu jest las. Taki stary, zmęczony. A patrzcie tu. Normalnie, jakbyśmy byli w dżungli. Szok. Same paprocie. Szok. Także wyszliśmy z takiego starego lasu do takiego czegoś. Madzio, poczekaj na mnie, bo się zgubię w tej zieleni. Znaleźliśmy fajny, opuszczony domek. Idealny dla nas. W szczerym polu, w szczerym lesie. Tu las. Tu las, wszędzie las. I taki domek. Fajny. Byliśmy w środku już w nim. Już idę, Madzia. Madzia na grzybach. Pewnie rydzę znalazła. No i znaleźliśmy go. Byliśmy w nim też w środku. Fajny jest. Jezu, jakie wielkie grzyby. Weź przyłóż rękę do tego. Szok. A tu są jeszcze większe. Pokaż to. Nie wiem, co to. Tam też są. No, wszędzie są. Tam też są, no. A tu kolejna fajna rzecz. Powoli zaczyna być zakazana. No, znaczy uznawana teraz za roślinę trującą. Tak. Nie mówmy nazwy. Ten nie, bo taki mokry jest, brzydki. Tu masz żółciejszy. Wyschnie. Lepszy taki niż żaden. No pewnie. Wiesz, że on tam jest więcej. Z tym to... Co? Ciężko przy naszym trybie życia, bo on fitnie jak my jesteśmy w robocie. No tak. Zbieraliśmy ostatni raz ile lat temu? 2-3 lata temu, nie? Chyba z 5. Z 5 już? Kurde, jak ten czas leci. Patrz, ile tutaj jest. Wow. W fajnym miejscu, bo tutaj z dala od aut, więc warto w takich miejscach zbierać. No i pół siatki maślaków i podgrzybków mamy. A teraz zbieramy najfajniejsze grzybki. Nie, żebyśmy zachęcali do zbierania, ale jak jesteście ciekawi, to sobie poczytajcie, co to jest Amanita muscaria. Wystarczy na grupę na fejcie się zapisać, tam jest ponad 16 tysięcy osób i tylko ten temat jest poruszany. Także warto wbić, poczytać, zapoznać się. No my się zapoznajemy z książek i z neta, z filmów już od roku, więcej. Markiem fajnie się chodzi na grzyby, bo on znajduje. No, ja tylko się schylam. Bo ja z daleka widzę grzyby. No. Ja mam tak, że to co daleko, to widzę bardzo dobrze, ale SMS-a już powoli zaczynam nie czytać. My tak się uzupełniamy. On mi mówi, co pisze daleko, bo ja nie widzę, dlatego sobie okulary dzisiaj wzięłam, żeby lepiej widzieć. A ja widzę to, co blisko, ja mu czytam to, co blisko, tak, małymi literkami. A ja z daleka. Ja nie muszę iść w las. O, tam też są czerwone. Tam też są, Magda. Patrz jak daleko, a ja je widzę. Tam je widać, poczekaj. O, kurde. Nie wiem jak to pokazać. Na zoomie, cholera, nie widać tak. Jeszcze zbieramy sobie jeżynki. Będą do kawki. A do kawki także tortilkę robimy. Tortilkę z gorącą czekoladą ciepłą,
To znaczy roztapiamy czekoladę, tabliczkę czekolady, potem miodek i do tego jeżynki. Prawda? No, mega, po prostu mega. Niby nic. Ale już mgła idzie. Będzie mgła dzisiaj. Dobrze, że już nie pada. Już mamy dość tego deszczu. No ale co zrobić? I to nie tylko tutaj tak pada. Jak patrzę na pogodę, to i na południu Polski, i tutaj na północy. A na południu Polski patrzymy tam, gdzie dom mamy. Tam jest o kilka stopni zimniej. I tak sobie pichcimy na działce. Teraz robimy soczki na odporność. Syropy z dzikiego czarnego bzu. Także szykujemy się do zimy. Powoli. Cieknie, nie cieknie. No tak tutaj mamy i tutaj mamy ususzony też. Krwawnik, koniczynę i babkę. No i grzybki się suszą. Grzybki się suszą, wszystko jest. I tu się grzybki suszą. Także powoli, powoli. Dobrze. Marek pojechał na hulajnodze do kuriera, a tu zobaczcie, co to się zrobiło z pogodą. Biedaczek. Na hulajnodze ogólnie teraz ciężko się jeździ, bo jest chłodno, ale przy takiej pogodzie i wietrze to jest tragedia. Chyba zrobię mu gorącą herbatkę, bo na pewno będzie zmarznięty na 100%. Marek kilka lat temu kupił taki czajniczek żeliwny. Powiem wam, że on jest super do grzania herbatki i podtrzymywania jej ciepła. Troszkę malutki, bo tutaj się mieszczą w sumie 3 kubki, więc no jeden za mało. Fajnie by było, jakby był troszkę większy, no ale to też nie było wiadomo wtedy, jak kupowaliśmy. Także świetny i on by się nadał też, powiem wam, na kominek, tak żeby postawić i zagotować sobie nawet na ognisko. Świetny jest. Polecam, jakbyście gdzieś trafili na coś takiego, to fajna sprawa. Zabraliśmy się za ubieranie. Mamy tutaj Kalinę. Marek z nas zbierał trochę jagód. U nas to się mówi borówki. No leśne. Leśne borówki. Dzika róża. Jarzębina. Zaraz jeszcze dojdzie czarny bez, jak go obrobię. Teraz będziemy to mielić w blenderze, żeby była taka papka i zalewać alkoholem. I tak to wygląda po zblendowaniu, zmieleniu. Znaczy nie wszystko jeszcze. No jeszcze nie wszystko. Jeszcze mamy taki dziwny owoc. One się nazywają, to się nazywa czmielina. I ma takie różowe otoczkę, w środku ma takie pestki pomarańczowe. I właśnie się niedawno dowiedzieliśmy, że jest bardzo zdrowa i ją sobie też jeszcze zmylimy i dziki bez do tego. Gdzie zawsze się mówiło, że jest trująca. No nie? No ja tak wiedziałam. Teraz się ostatnio dowiedziałam, że jest inaczej. No dobra, mniejsza z tym. Także to też mielimy. Plus dziki bez jeszcze do tego. I jeszcze jeżyny trochę jeszcze nam się uzbierało. No, także zbierało. Będziemy mieli całą michę takiej mikstury, którą będziemy prażyć. A tu mamy takie bardzo fajne rzeczy, jakby co. Te owoce, które wczoraj zalaliśmy wódką, postały sobie przez całą noc. A dzisiaj z wodą i kwaskiem cytrynowym zagotuję to. Bo niektóre z tych składników, które są tam w środku, trzeba zagotować, bo po przygotowaniu po prostu ulatniają się substancje, które mogłyby zaszkodzić. No i tak potem sobie odstawię to, żeby troszkę postało i naciągła ta woda tymi owocami i będę wyciskać. Bateria mi się rozładowała, więc nie nagrałam, że zrobiłam kółko. Marek poprosił, żeby betonować, bo wcześniej mieliśmy ładne obłożone kamieniami, fajnie to wyglądało, ale przerastała trawa, więc teraz jest zamurowany i już trawa nie ma jak rosnąć, także tak to wygląda. Zobaczymy, ile wytrzyma. Jakiś czas na pewno. Trawę, którą mieliśmy z koszenia naszej działki po przyjeździe, wyrzuciłam sobie tutaj. Tutaj mamy posadzoną wierzbę, jak wiecie, dookoła.
tutaj posadziłam worówki amerykańskie, wrzosy i tak dalej. Nie wiem, czy się przyjmą, ale no to było z doniczek sadzone, więc powinno. Tutaj są trawki. I umówiliśmy się z Michałem, bo on nie ma co zrobić z trawą, którą mu skosili, a bardzo dużo policzyli mu za wywóz tej trawy, to ja mu powiedziałam, że ja chętnie przyjmę, bo ja bym chciała po prostu sobie wszędzie tutaj wyłożyć trawą, żeby mi nie przerastały chwasty, a poza tym trawa tworzy taki fajny klimat dla roślin, że lepiej rosną po prostu. Tam, gdzie miałam wyłożoną trawę przy wierzbach, to te wierzby mają 2 metry, a nie tyle. Tutaj jest, nie wiem, 40 cm. 2 metry, a 40 cm to jest różnica, nie? Mowa o tym miejscu. Tutaj właśnie wiosną jeszcze wyłożyłam trawą i tutaj te wierzby są no wyższe od Marka. O, na przykład te, to one są wysokie bardzo. Także mają się dobrze, bo właśnie były użyźnione tą trawą, która trzyma wilgoć. Tutaj jest o wiele lepiej. No a tutaj jest ogródek warzywny, na który sobie wyrzucam wszystko. Wszystkie, znaczy takie śmietki z jedzenia, trawki i w ogóle. Bo chcę tu sobie stworzyć lepszą glebę, a jak wiecie, takie wyrzucenie takich odpadków, czyli i kompostu i w ogóle sprawia, że ziemia jest... O, groszek rośnie, patrzcie. Groszek. O, szok. Także tak tutaj będę, tutaj sobie nasypuję jeszcze właśnie jak Michał przyniesie trawę, albo my przyniesiemy, bo jeszcze nie wiemy właśnie jak to zrobimy i okaże się, że tutaj po wysypaniu tego wszystkiego zostanie, to wtedy wszystko też sobie tutaj, resztę trawy dam tutaj i tutaj, bo Marek chciałby, żebyśmy powiększyli ogródek warzywny, ale trzeba do niego przygotować po prostu ziemię, bo ziemia tutaj jest słaba do roślin. Także tu będziemy robić też ogródek warzywny w tym miejscu. Wyłożymy to trawą i w miarę możliwości jeszcze jakimiś odpadkami i przyklejemy włókniną, żeby na pewno chwasty nie urosły i na wiosnę sadzimy. Bardzo wiele osób się dziwi, że w ogóle my zakładamy, no, że zakładamy ogródek warzywny, skoro mało co nam rośnie przez to, że nas nie ma. Znaczy, wy twierdzicie, że mało nam rośnie. Tutaj faktycznie mało nam urosło, bo to był taki wysiew testowy, nie wiedzieliśmy w ogóle, co będzie rosło, bo to nowa ziemia, w ogóle ziemia pewnie stała kilka lat. Była bardzo taka zachwaszczona i bardzo zarosła w czasie naszej nieobecności, ale bób urósł i fasolka szparagowa w fioletowym kolorze, ale później na patelni, znaczy po przygotowaniu zmieniła kolor na zielony. Była przepyszna, naprawdę była przepyszna. Myślałam, że będzie łykowata, bo to było już długo, dużo czasu po tym, jak powinna być zebrana, tak mi się wydaje. A była pyszna, także wiem, że na pewno fasolkę będę sadzić w przyszłym roku więcej. No i jeśli chodzi na przykład o ogródek domowy, to mimo wszystko, że nam tam mega zarasta ten ogród, to i tak mamy dość spore zbiory, jak na nic nie robienie, to jest fajna sprawa, bo samo sobie rośnie, a później tylko zbieram i mam z czego robić słoiki, także nie ma dla mnie znaczenia to, że tych zbiorów nie ma tyle, ile mogłoby być, jakbyśmy byli, bo ważne, że są w ogóle i tutaj też chcemy tak zrobić. Uczymy się tutaj tej gleby, chcemy przygotować ją lepiej, żeby była, żeby po prostu mieć coraz więcej plonów. Ja uważam, że jeśli możesz zrobić coś, żeby coś mieć, to lepiej niż nie robić nic, żeby nic nie mieć. Teraz gotowanie soku, bo ten sok musi być gotowany, dlatego że składa się między innymi z roślinek, które muszą być wygotowane, bo inaczej mają substancje szkodliwe. Tutaj dopiero postawiłam, tutaj jeden już garnek zlałam do słoiczków, tutaj się kończy drugi garnek, to jest trzeci garnek, jeszcze czarny bez, także trochę słoiczków będzie. Na razie tyle, jeszcze będą ze 4, jest jakieś 4 słoiki będą czarnego bzu jeszcze dodatkowo, także już z 20 słoiczków soczków na zimę mam.